Intermittent fasting, czyli post przerywany, jest dość wymyślną nazwą. Cześć, kucureczku. Gdzie ty jesteś? Chcesz na kolanko do mnie? Tak? No chodź. To jest Albert Einstein. Bardzo przytulaśny kot. No proszę, możesz się położyć tutaj, ja będę mówić do mikrofonu, tak? Więc post przerywany, czyli intermittent fasting, jest bardzo wymyślną nazwą nadaną czemuś, co pochodzi z bardzo dawnych czasów i było kiedyś przez ludzi stosowane w naturalny sposób. Nie nazywało się wtedy intermittent fasting, czyli po prostu było życiowym zwyczajem, który wywodził się z pewnej życiowej konieczności. Intermittent fasting, czyli post przerywany, polega na tym, żeby przez pewną część dnia nie jeść. Czyli żeby jeść tylko w pewnym przedziale godzin wcześniej wyznaczonych. I ile tych godzin będzie na jedzenie i niejedzenie, jest sprawą elastyczną. Można robić intermittent fasting 12 na 12, czyli 12 godzin jeść, czyli nie przez cały czas, tylko w oknie 12 godzin jeść, a w oknie 12 godzin powstrzymywać się przed jakimkolwiek jedzeniem, chociaż można pić różne rzeczy, o tym powiem później, co można, żeby nie przerwać tego postu. Więc w ogóle post pewnie kojarzy się przykro z czymś nieprzyjemnym, bo post kojarzy się z odmawianiem sobie pożywienia, a pożywienie jest nie tylko przyjemnością, ale jest też koniecznością, żeby utrzymać nas przy życiu. I dlatego może ta nazwa nie jest zbyt przyjemna, ale cała koncepcja postu oraz postu przerywanego jest nie tylko mądra i nie tylko przyjemna, ale jest też bardzo, bardzo korzystna dla całego organizmu. Więc zacznę od tego, co było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy ludzie jedli to, co mogli znaleźć albo upolować. Nie było lodówek, nie było sposobów przechowywania żywności, więc nie było stałego dostępu do pożywienia, tylko to pożywienie trzeba było sobie jakoś znaleźć, jakoś trzeba było zorganizować, przeorganizować swoją rzeczywistość w taki sposób, żeby też żywność mieć. I wtedy z konieczności był czas, kiedy ludzie po prostu nie jedli, bo nie mieli co jeść. I taki czas. Czasami były okresy głodu, kiedy mniej można było znaleźć lub upolować, ale też w ciągu dnia, w ciągu doby były takie godziny, takie okresy, kiedy nie zajmowano się jedzeniem, dlatego że nie było jedzenia, bo jeszcze nie zostało znalezione, albo już zostało zjedzone i do następnego posiłku w zupełnie naturalny sposób zostało dużo czasu. Do dzisiaj w taki właśnie sposób żyją ludzie, z którymi mieszkałam w dżungli amazońskiej, Indianie. I inni ludzie, którzy żyją zgodnie z rytmem natury i z takim naturalnym zegarem biologicznym człowieka, który został zaburzony wtedy, kiedy pojawiła się żywność wysoko przetworzona, którą można bardzo długo przechowywać i do której mamy powszechny dostęp. Więc kiedy mieszkałam w dżungli z Indianami, to jedliśmy śniadanie, a potem wędrowaliśmy przez dżunglę. Albo kiedy nie wędrowaliśmy, to zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, które trzeba było zrobić. I kiedy człowiek zajmował się różnymi rzeczami, działał, był zajęty, miał czymś, na czymś skoncentrowany umysł, to w ogóle nie myślał o jedzeniu. A potem przychodził czas, późnym popołudniem, kiedy czasem wieczorem dopiero, kiedy jedliśmy posiłek. I w zupełnie naturalny sposób stosowaliśmy intermittent fasting, czyli post przerywany, czyli po prostu przez pewien czas w ciągu dnia nie jedliśmy nic. I ja zauważyłam, bo ja stosuję intermittent fasting, czyli post przerywany od kilkunastu lat. Wtedy, kiedy jeszcze, przypuszczam, w ogóle nie istniało pojęcie intermittent fasting. I mój organizm sam
mnie do tego nakłonił, sam w pewien sposób wymusił to na mnie, sam naprowadził mnie na trop takiego sposobu jedzenia i niejedzenia. I ja też nie nazywam tego postem, dlatego że post nieprzyjemnie się kojarzy, tylko po prostu jest to taki sposób, według którego żyję od kilkunastu lat. Więc powiem najpierw, co ja robię, a potem powiem, na czym polega ten oficjalny intermittent fasting i dlaczego bardzo mi to pasuje. Więc zauważyłam wiele, wiele lat temu, że kiedy jem późno kolację, czy kiedy w ogóle jem kolację, a kolacja zwykle jada się późno, to potem źle śpię. Przewracam się z boku na bok, nie mogę zasnąć, dlatego że po zjedzeniu kolacji zwykle mam przypływ energii, co jest naturalnym zjawiskiem, dlatego że dostarczyłam mojemu organizmowi składników, z których może wydobyć energię, więc ta energia się wydobywa i mnie zasila, więc czuję się wtedy pobudzona zamiast zmęczona i dlatego przewracam się z boku na bok. Zauważyłam też, że jeżeli jem orzechy krótko przed snem, pół godziny, godzinę przed snem, to mam potem bardzo złe sny i to też ma sens, dlatego że orzechy są ciężkostrawne, więc wtedy znów trudniej się śpi. I jeszcze jedno, o czym wtedy nie wiedziałam, a teraz wiem, że kiedy zje się posiłek, szczególnie jeżeli w tym posiłku są jakieś węglowodany, które zawierają cukry, które podnoszą poziom cukru we krwi, to im większy jest poziom cukru we krwi i oczywiście wzrasta wtedy poziom insuliny, tym zmniejsza się poziom melatoniny, która jest naturalnie wytwarzana przez mózg po to, żeby przygotować nas do snu. Więc jeżeli zje się posiłek bogaty w węglowodany, a przypomnę, węglowodany to są na przykład kasze, albo ziemniaki, albo nie mówiąc już oczywiście o słodyczach, które też są węglowodanami. Więc jeżeli zje się posiłek bogaty w węglowodany, wydziela się więcej insuliny, wzrasta poziom cukru we krwi, więc wydziela się więcej insuliny. Im więcej jest insuliny, tym obniża się melatonina, czyli w logiczny sposób wtedy trudno jest zasnąć. I dlatego dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu już po prostu przestałam jeść kolację, dlatego że wiedziałam, że albo zjem kolację, albo będę spać. Jeżeli zjem kolację, to będę musiała czekać 4-5 godzin, aż będę mogła pójść spać, bo raz, że nie będę zmęczona, a dwa, nawet jeżeli położę się spać, to nie będę w stanie zasnąć. Więc przestałam jeść kolację. I zauważyłam, jak bardzo dobrze się wtedy zaczęłam czuć. Dlatego, że kiedy idę spać i nawet jeżeli jestem odrobinę głodna, kiedy jestem głodna troszkę, to jestem też zmęczona. Więc łatwiej mi się zasypia. I cudownie mi się śpi. Nie budzę się w nocy w ogóle. Śpię bardzo, bardzo głębokim, takim zdrowym, smacznym snem. I budzę się rano w pełni wypoczęta. Gotowa do działania. Więc bardzo, bardzo dawno temu mój organizm powiedział mi, czy dał mi do zrozumienia, że dobrze jest przestać jeść po południu i jeść dopiero wtedy, kiedy będę głodna po wstaniu z łóżka. Nie natychmiast, tylko wtedy, kiedy poczuję głód. I taką zasadę zaczęłam stosować. I to znaczy, że ostatni, nawet nie posiłek, tylko ostatnią porcję pożywienia, a najczęściej były to owoce, albo jakiś koktajl owocowy, albo po prostu jabłko, albo pomarańcza, albo trochę orzechów. Jadłam około 17, 18 najpóźniej. Od wielu lat też kładę się wcześniej spać, czyli chodzę spać około 20. Czyli ostatni posiłek jadłam od bardzo dawna, taką metodę stosuję, około najpóźniej o 18. Załóżmy, że to jest 18, tak? Czyli od 18 do 6 rano mamy 12 godzin niejedzenia. Wstaję o 6 rano. I od razu jak wstanę, to nie jestem głodna, tym bardziej, że piję zieloną herbatę, a zielona herbata świetnie tłumi głód. Więc nie jem niczego, piję zieloną herbatę, piję wodę i dopiero 2 godziny po wstaniu z łóżka czuję się głodna i mam ochotę na śniadanie. Czyli nie jem przez 14 godzin. I na tym polega intermittent fasting, czyli ten post przerywany. Nie chodzi o to, co się je, tylko chodzi o to, kiedy się je.
I dlaczego to ma tak ogromny sens? I dlaczego namawiam Was do tego, żeby spróbować? Przy założeniu oczywiście, przypomnę, że nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem, jestem tylko człowiekiem z pasją, który pasjami interesuje się nauką, pasjonuje się zdrowiem, pasjonuje się zdrową żywnością, pasjonuje się tym, jak działa ciało i co zrobić, żeby optymalizować swoje zdrowie, swoją siłę, swoje moce umysłu i wszystkie inne. Więc oczywiście ten post przerywany nie jest dla wszystkich. Też zrobię zastrzeżenie, że kobiety w ciąży, osoby, które mają zaburzenia odżywiania, dzieci, osoby starsze, osoby z cukrzycą nie powinny próbować postu przerywanego bez konsultacji z lekarzem. I teraz, co się dzieje podczas takiego postu przerywanego, czyli wtedy, kiedy nie jemy przez kilkanaście godzin? Idealnie takim wzorcową proporcją postu przerywanego jest 16:8. Czyli nie jem przez 16 godzin, ale w to też włączony jest sen, więc nie jest to bardzo trudne do osiągnięcia, a jem w ciągu 8 godzin, też nie znaczy, że jem przez cały czas, tylko to znaczy, że w tym 8-godzinnym oknie spożywam dowolnie wybrane przeze mnie posiłki. I ja robię to inaczej niż robi większość osób, które stosują post przerywany, dlatego że najczęściej przy zachowaniu tych samych proporcji 16:8, czy 12:12, czy jeszcze jakoś inaczej, na przykład 14:10, dlatego że większość osób stosuje post przerywany, opuszczając śniadanie i zaczynając od lunchu, a kończąc na kolacji. Czyli to są osoby, które jedzą kolację. Czyli jedzą kolację około godziny 18-19. I to będzie ich ostatni posiłek. Powiedzmy, że jedzą kolację o 19. To potem do 7 rano mija 12 godzin, tak? Bo idą spać powiedzmy około 22. Wstają około 7 rano, to jest 12 godzin. I żeby zrobić to wzorcowe 16:18, to jeszcze muszą 4 godziny, dobrze mówię? 16, 7, 7, dobrze mówię. Czyli o 19 jedzą ostatni posiłek. Kładą się spać około 22. Wstają o 7 rano, to mają 12 godzin. I teraz, żeby zrobić to wzorcowe 16:18, czyli żeby 16 godzin nie jeść, to muszą jeszcze 4 godziny czekać, żeby móc coś zjeść. To będzie 8, 9, 10, 11 rano, czyli około między 11 a 12 jedzą lunch i to jest ich pierwszy posiłek. I tak robi większość osób i robią tak dlatego, że są przyzwyczajeni do tego, żeby jeść kolację z przyjaciółmi, czyli traktują kolację jako zdarzenie towarzyskie. I wtedy rzeczywiście być może jest trudno. Jest to też kwestia przyzwyczajenia, ponieważ ja nie jem kolacji i wydaje mi się, że tak jest łatwiej. Dlatego, że rano, kiedy zajmuję się pracą, praca umysłowa jest bardzo wyczerpująca energetycznie, praca fizyczna oczywiście też i dla mnie jest lepiej i z mojego punktu widzenia jest wygodniej, kiedy mogę rano zjeść śniadanie, zasilić się świeżą energią i wolę opuścić kolację, dlatego że wtedy w naturalny sposób jestem zmęczona i lepiej mi się śpi, niż zjeść kolację, a opuścić śniadanie. Ale niezależnie od tego, który posiłek się opuszcza, czy śniadanie, czy kolację, zasada jest taka, wzorcowo 16 godzin niejedzenia, w ciągu 8 godzin jedzenie. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby codziennie to było 16:8. Nawet lepiej robić tak, że czasem jest 14:10. Ja najczęściej robię 14:10 właśnie, albo 15:11, 15:9 raczej, albo 12:12. Chodzi o to, żeby
dać organizmowi dwa sygnały, które są bardzo, bardzo ważne i które nadają sens całemu temu działaniu. Pierwszy sygnał jest taki, że możesz spokojnie trawić to, co właśnie spożyłeś, nie będziemy ci w tym przeszkadzać, wyczyść cały układ pokarmowy i spokojnie straw to całe jedzenie, które w tej chwili w tobie jest. A drugi sygnał jest jeszcze bardziej ważny i dotyczy nie tylko układu pokarmowego, ale w ogóle całego organizmu, każdej komórki, dlatego że w każdej komórce znajdują się setki, a czasem tysiące mitochondriów. Mitochondria to jedna z najbardziej fascynujących cząstek ludzkiego organizmu. Dlatego, że nie będę teraz opowiadać, bo to jest bardzo szeroki i długi temat. Być może wrócę do tego w przyszłości. W każdym razie, mitochondria są elektrociepłowniami, które wytwarzają energię dla całego ciała. Czyli to, że mam energię do mówienia, to, że mam energię do poruszania rękami, to, że mam energię do chodzenia, to tylko dlatego, że mitochondria znajdujące się w każdej komórce wytwarzają energię. I mitochondria wytwarzają energię z pożywienia, które ja jem oraz z tlenu, który wdycham. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja wiele lat temu, kiedy odżywiam się niezdrowo i właściwie jem przez cały dzień, bo ciągle mam ochotę coś skubnąć. Czyli nie przestaję dokarmiać się różnymi rzeczami. Czasem zjem czekoladkę, czasem zjem ciasteczko, czasem zjem obiad, czasem wypiję herbatę, czasem zjem kolację, czasem zjem śniadanie, czasem zjem owsiankę, czasem wypiję koktajl owocowy, różne rzeczy, ale właściwie przez cały czas, dlatego że kiedyś wydawało mi się, że kiedy jestem głodna, to robię się nerwowa i starałam się doprowadzić do takiej sytuacji, w której nigdy nie będę głodna i w której nigdy nie zostanie obniżony poziom cukru we krwi, bo wydawało mi się wtedy, że ja wtedy bardzo źle się czuję. Więc przez cały czas coś jadłam. Więc jeżeli przez cały czas coś jadłam, to cały mój organizm, całe moje ciało, łącznie ze wszystkimi komórkami oraz tymi mitochondriami, które znajdują się w komórkach, dostawały sygnał, że jest obfitość pożywienia przez cały czas. Nie musimy się o nic martwić, dlatego że przez cały czas, co godzinę, dostajemy nowy zapas pokarmu i nowy zapas energii. Więc nawet mamy więcej niż nam potrzeba, a kiedy mamy więcej niż nam potrzeba, to jak wiecie, nadmiar glukozy wytwarzanej przez organizm jest magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej. Na zapas, na później, gdyby nam zabrakło pożywienia. Więc jeżeli człowiek je przez cały czas i nigdy właściwie nie jest głodny, ma ochotę coś zjeść, ale ochota na jedzenie, a głód to są dwie zupełnie różne rzeczy. Bo ochotę można mieć na coś, co sprawia mi przyjemność, a głód jest wtedy, kiedy potrzebuję zasilić mój organizm energią, dlatego że czuję, że tej energii zaczyna mi realnie brakować. Więc kiedy przez cały czas coś jem i kiedy przez cały czas zasilam mój organizm jakimś pożywieniem i moje komórki i moje mitochondria wiedzą, że jest wielka obfitość, to stają się dosyć leniwe, dlatego że nie muszą dbać o to, żeby być sprawne jak najszybciej, przetwarzać pożywienie w najbardziej efektywny sposób, uzyskiwać z pożywienia energię i tak dalej. Więc są dość leniwe. I nawet niektóre są dość chorowite, są słabsze. Ale ponieważ jest taka obfitość pożywienia, to organizm nie musi martwić się o to, czy te mitochondria są silne, czy nie są silne, czy są słabe, czy nie są słabe.
dlatego że dają sobie radę, bo jest przez cały czas dostęp do świeżych dostaw energii. W momencie, kiedy przestajesz jeść i na przykład nie jesz przez 14 godzin, nagle wszystkie komórki, wszystkie Twoje mitochondria, cały organizm dostaje zupełnie inny komunikat. Dlatego, że dostaje komunikat o tym, że skończyła się dostawa jedzenia. To znaczy, że musimy po pierwsze sięgnąć do zapasów, czyli sięgamy do zapasów tkanki tłuszczowej, która została zmagazynowana na te czasy, a po drugie musimy zrobić przegląd wszystkich komórek i wszystkich mitochondriów i sprawdzić, które z nich nie są efektywne w 100%, dlatego że jeżeli zbliża się czas głodu, to musimy mieć maksymalnie zdrowe, efektywne i dobrze działające mitochondria, które dostarczą nam energii, która pozwoli nam utrzymać się przy życiu. Więc wtedy, kiedy zaczyna się czas głodu, czyli kiedy nie karmisz się przez cały czas, tylko na przykład od 14 godzin niczego nie jadłeś, nagle w organizmie zaczyna się wielkie sprzątanie i zaczyna się coś, co nazywa się apoptoza oraz mitoptoza. Apoptoza to zaplanowane, właściwie powiem inaczej, apoptoza to usuwanie komórek, które nie są w pełni sprawne, a mitoptoza to usuwanie mitochondriów, które nie są w pełni sprawne, przy czym nie jest tak, że przychodzi ktoś i je usuwa, tylko one same z siebie dokonują samounicestwienia. Znaczy otrzymują sygnał o tym, że należy się samounicestwić i ten sygnał wykonują. I to ma ogromne znaczenie, dlatego że kiedy w organizmie panuje ta wielka obfitość i przez cały czas jest dostarczana wielka ilość różnych pokarmów i komórki mitochondria trochę się rozleniwiają. Jest ich bardzo dużo. Niektóre są uszkodzone, ale nie ma potrzeby, żeby je wymieniać ani naprawiać. Oczywiście są na bieżąco naprawiane, ale niektóre tam są trochę nadszarpnięte, troszkę słabsze, ale to dobrze, bo dajemy sobie radę, bo przecież cały czas dostajemy świeżą energię. Nie musimy się starać mieć najbardziej optymalny stan wszystkich maleńkich organelli, czyli tych narządów wewnętrznych w komórkach, tylko że po prostu nie ma takiej potrzeby. Ale wtedy te lekko uszkodzone komórki albo lekko uszkodzone mitochondria mogą powodować różne stany chorobowe, mogą wywoływać stany zapalne. I dlatego na przykład u osób, które przez cały czas coś jedzą, oprócz tego, że przybierają na wadze, dlatego że nadmiar jedzenia zostaje zamieniony na tkankę tłuszczową, która odkłada się w różnych miejscach, to też u tych osób zazwyczaj występują różne tlące się przez lata stany zapalne, między innymi właśnie dlatego, że te wszystkie częściowo uszkodzone komórki, częściowo uszkodzone mitochondria, z których odpadają różne kawałeczki, mogą wywoływać te stany zapalne. Więc jeżeli nic nie jesz przez 14 godzin, to organizm nagle mówi zaraz. No nie możemy pozwolić na to, żeby tu różne takie nie w pełni funkcjonujące mitochondria i komórki funkcjonowały, dlatego że one nam pogarszają stan organizmu, a my teraz musimy być w pełni zmobilizowani, optymalnie efektywni, żeby przygotować się na czas głodu. I zaczyna się wielkie sprzątanie. Usuwanie tych lekko zepsutych, nadszarpniętych albo nie najsilniejszych, tych słabszych, nie idealnie pracujących mitochondriów, co oznacza, że w ich miejsce pojawiają się nowe, młodziutkie, silne, zarówno mitochondria, jak i komórki. I to oznacza, że oprócz tego, że mamy więcej energii, kiedy pościmy, więcej energii,
Dlatego, że wszystkie te nasze wewnętrzne bateryjki dostarczające nam energii zostały naprawione i wymienione na świeże. Więc mamy więcej energii życiowej do wszystkiego. A oprócz tego odmładza się cały organizm. Dlatego, że w przyspieszonym tempie odbywa się wymiana różnych zużytych elementów, dlatego że organizm czuje taką potrzebę. Bo dopóki żyjemy wygodnie, spokojnie, w wielkiej obfitości, nie musząc się martwić o jedzenie i jedząc przez cały czas, organizm się rozleniwia. A kiedy nastaje czas postu, czy nastaje czas pozbawiony pożywienia, kiedy nie głodujemy przez wiele godzin, ale kiedy czujemy głód, doprowadzamy do tego, że cały organizm zostaje wyczyszczony z resztek żywności i rzeczywiście potrzebuje zasilenia energią, wtedy organizm jest cały zmobilizowany, oczyszcza się, uzdrawia i stara się doprowadzić do tego, żeby wszystko było w nim na tip-top. Każda komóreczka na tip-top. I dlatego jednym z efektów takiego właśnie postu przerywanego, czyli niejedzenia przez kilkanaście godzin dziennie, jest regeneracja całego organizmu, przypływ energii. Oprócz tego, kiedy organizm nie musi przez cały czas zajmować się trawieniem, może swoje siły skierować na regenerację i naprawę różnych miejsc, którymi do tej pory nie mógł się zająć, czyli uzdrawia te miejsca, które tego wymagają i między innymi wygasza różne stany zapalne w organizmie. A przypomnę, że przewlekłe, takie tlące się latami stany zapalne w organizmie, w tej chwili najnowsza medycyna wnioskuje, że te właśnie długotrwałe stany zapalne prowadzą do wszystkich tak zwanych chorób cywilizacyjnych, tych wszystkich chorób, które trapią ludzi XXI wieku, czyli dotyczy to zarówno cukrzycy, jak i nowotworów, stwardnienia rozsianego, jak i artrytyzmu, jak i chorób serca, jak i choroby Alzheimera i wielu innych. Więc niejedzenie przez kilkanaście godzin dziennie pozwala wygasić, uzdrowić te stany zapalne istniejące w organizmie. Oprócz tego, takie niejedzenie przez kilkanaście godzin dziennie bardzo poprawia metabolizm, poprawia zdolność do trawienia pokarmów, poprawia pamięć i koncentrację i jasność myślenia, czyli lepiej się wtedy pracuje, lepiej się wtedy kojarzy, łatwiej się człowiek uczy, lepiej pamięta. Oprócz tego równoważy, przywraca do właściwego poziomu cukier we krwi i reguluje do zdrowego poziomu ciśnienie krwi. Czyli takie niejedzenie codzienne przez kilkanaście godzin, zgodnie z tym, co robili kiedyś nasi przodkowie i co do dzisiaj robią ludzie mieszkający w dżungli, regeneruje, uzdrawia, chroni przed wieloma chorobami, dodaje siły, dodaje energii, poprawia funkcjonowanie mózgu, zarówno jeżeli chodzi o uczenie się, jak i pamiętanie, reguluje poziom cukru we krwi i ciśnienie. Mówiłam, że odmładza. Odmładza, dlatego że mamy nowe komórki i mamy nowe źródła energii. A oprócz tego, co może być dla niektórych osób istotne, prowadzi do utraty wagi. Dlatego że kiedy nie dostarczamy pożywienia organizmowi, który potrzebuje energii do działania, to tę energię musi wyciągnąć z magazynów, czyli z tych wszystkich zapasów tłuszczu, które sobie zgromadził na czarne godziny gdzieś pod skórą. Więc jest wiele korzyści i nie jest to wcale trudne.
Dlatego, że podczas tych godzin niejedzenia można pić różne napoje. Pod warunkiem oczywiście, że będą to napoje bez cukru, bez słodzików, bez mleka, bez żadnych dodatków, ale spokojnie można na przykład pić różne rodzaje herbaty. I herbatę zieloną, i herbatę czarną, i herbatę ziołową. Można też pić kawę, chociaż z mojego doświadczenia są różne opinie na ten temat, to jest tylko moje zdanie. W moim przypadku kawa wzmaga głód. Ja i tak nie piję kawy, bo przestałam mieć na nią ochotę, więc po prostu odstawiłam kawę, dlatego że przestała mi smakować. Ale piję dużo herbaty zielonej i herbaty ziołowe. I herbata czarna ma też taką właściwość, że ponieważ herbata czarna jest rozgrzewająca, pobudza układ trawienny, więc może prowadzić do wzmożonego głodu. Natomiast herbata zielona ma odwrotną właściwość. Herbata zielona tłumi głód. Więc podczas tych godzin niejedzenia można pić dowolne ilości herbaty zielonej, która świetnie tłumi głód, herbaty ziołowej, która fantastycznie tłumi głód i oczywiście wody. Najlepiej w temperaturze pokojowej albo ciepłej, a nie zimnej wody z lodem. Czyli nie jemy przez określoną liczbę godzin. To może być 12 godzin, kiedy nie jemy niczego i 12 godzin, w ciągu których spożywamy różne posiłki. Można spróbować 14 na 10 albo wzorcowo 16 na 8. I dobrze jest próbować pomalutku, nie od razu, nie zmuszając się do nadmiernego wysiłku, tylko spróbować na przykład godzinkę dłużej codziennie. I dojść do takiego momentu, kiedy 16 na 8 nie jest żadnym problemem. Dla mnie na przykład nie jest żadnym problemem, kiedy zjem ostatni posiłek, zjem jabłko i wypiję herbatę ziołową o godzinie 16. O 20 idę spać, o 6 rano wstaję, o 8 rano jem śniadanie. 16 na 8. I podczas tych 8 godzin jedzenia, czy 10 godzin, kiedy można jeść właściwie dowolne rzeczy. Nie ma tutaj żadnych określonych zasad, ale warto pamiętać o tym, że wysoko przetworzone jedzenie ze sklepu zawiera dużo tłuszczu i cukru, a cukier wzmaga głód. Cukier tłumi uczucie sytości. Więc jeżeli ktoś jest na diecie i stara się ograniczyć ilość zjadanych posiłków i je wysoko przetworzone jedzenie oraz cukier, to będzie mu trudniej, dlatego że będzie się w nim ciągle tlił głód. Będzie miał ciągle ochotę coś zjeść, dlatego że cukier i różne słodziki, między innymi syrop glukozowo-fruktozowy, tłumi sygnał leptyny, a leptyna jest hormonem informującym mózg o tym, że jesteśmy syci, że zjadłem i więcej nie potrzebuję jedzenia. Kiedy mózg nie dostaje tego komunikatu, cały czas chce jeść więcej. I wtedy wysyła sygnał głodu. Więc podczas tych godzin, kiedy można jeść, dobrze jest jeść zdrowe rzeczy, szczególnie rośliny, które mają błonnik, dlatego że błonnik w przewodzie pokarmowym pęcznieje i daje poczucie sytości na dłużej. Więc podczas tych godzin, kiedy można jeść, dobrze jest zjeść przynajmniej jeden posiłek bardzo bogaty w błonnik. Na przykład jakąś bogatą sałatę, która składa się nie tylko z liści sałaty, ale składa się też z kapusty kiszonej, z papryki pokrojonej w kostkę, z pomidorów, z ogórków, awokado, ze zdrowego oleju, z rzodkiewek, ze szczypiorku, z różnych ziół, różnych rodzajów roślin, które dostarczą błonnika, dlatego że ten błonnik jest długo i powoli trawiony i długo człowiek czuje się syty. Czyli intermittent fasting, czyli ten post przerywany, polega po prostu na tym, że nie jemy przez kilkanaście godzin, a potem przez te pozostałe godziny, tyle ile sobie wybierzemy, tak jak mówiłam, to może być 12 na 12, to może być 14 na 10,
16 na 8. I wtedy podczas tych 8 godzin, albo 10 czy 12, jemy tyle, ile mamy ochotę, tak często, kiedy mamy ochotę, ale dobrze jest wtedy wybierać pełnowartościowe, zdrowe jedzenie, dlatego że ono sprawi, że po prostu będziemy syci i będziemy mieli siłę do działania. Nie będziemy ciągle myśleli o tym, dlaczego ciągle chce mi się jeść, mimo że dopiero coś zjadłam, tylko po prostu organizm dostanie nie tylko wartości odżywcze, ale dostaje też sygnał o tym, zjadłam, jestem syta, chwilowo nie potrzebuję więcej pożywienia. Jeszcze raz przypomnę, że intermittent fasting, post przerywany, nie jest dla wszystkich. Przed wprowadzeniem takiej decyzji w życie zawsze warto poczytać, sprawdzić, czy to jest dla mnie zdrowe, porozmawiać z lekarzem albo z certyfikowanym dietetykiem. Są przeciwwskazania dla postu przerywanego, o których mówiłam, ale generalnie dla osób zdrowych, dla osób, które dbają o sylwetkę, dla osób, które chcą mieć więcej siły i energii na co dzień, to jest idealne rozwiązanie. I ja stosuję ten post przerywany, o czym nie wiedziałam, że nazywa się wtedy, bo jeszcze wtedy nie istniała ta nazwa. Stosuję taki sposób odżywiania od kilkunastu lat i naprawdę czuję się przy tym świetnie. Oprócz tego, że jestem zdrowa, jestem silna, mam siłę do tego, żeby nie tylko pisać książki, mówić do kamery, myśleć, tworzyć nowe pomysły, realizować je, ale też uprawiać sport, podróżować po świecie, wędrować przez dżunglę przez kilkanaście godzin dziennie. Więc nauczono nas, że musimy przez cały czas jeść, że musimy być jak na pastwisku, gdzie przez cały czas, przez 12 godzin coś pogryzamy. To nie jest prawda. I to właśnie nas osłabia. Nadmiar jedzenia rozleniwia organizm i sprawia, że stajemy się coraz słabsi. Dobrze jest pogłodować. Czyścić swój organizm od czasu do czasu i codziennie dać mu szansę na to, żeby opróżnił się z tego, co już zjedliśmy i żeby przygotował miejsce na nowe, a jednocześnie, żeby optymalizował wszystkie swoje wewnętrzne życiowe narzędzia, żeby zapewnić nam jak najwięcej siły i jak najdłuższe życie w zdrowiu.